zrobiliśmy już do części naszej, gdzie musi być pięta. Przerabiamy, tak jak mamy tutaj pierwszą szkarpetkę, czyli naszą górną część stopy, przerabiamy pierwszą szkarpetkę, drugą szkarpetkę, już to przerobiłam. I na dolnej części naszej szkarpetki będziemy robić pięty. Pięty będziemy zaczynać pierwszo robić od drugiej szkarpetki, tak jak przerobiłyśmy górną część i na dolnej zrobimy najpierw na drugiej szkarpetce piętę, drugą na pierwszej. Dlatego, że jak znowu zaczniemy tutaj od początku na pierwszej szkarpetce robić, to ta pierwsza szkarpetka będzie odrobinę dłuższa niż druga. Dlatego jak przerobiłyśmy górę na tych dwóch szkarpetkach, teraz na dole od razu na drugiej szkarpetce zaczynamy robić pięty. I teraz ja pokażę. Pięty też będziemy robić jeszcze osobno dla każdej szkarpetki. Dlatego najpierw na tej zrobimy pięty, później na tamtej i w końcu znowu wejdziemy na to, że będziemy dwie szkarpetki robić razem. Teraz musimy zobaczyć, która u nas tutaj wloczka idzie do tej pierwszej szkarpetki. To jest tak. A tą na razie odkładamy. I tak, ja sobie tak jak robiłam, tak robię. Czyli nie zabieram żadnych oczek z przodu, czyli z góry, z górnej części, tylko na dolnej części dodam, tak żeby ta pięta była też nie naciągana na niej, żeby później nam ona nie psuła się, nie robiły się dziury. No to tutaj dodamy parę sobie oczek. Ja mam tutaj 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 oczek, czyli tak spróbuję dodać przez każdych 3 oczka, dodam sobie oczko. Tak plus minus. Robimy 3 oczka na przykład i dodaję jedno oczko. Taki robię narzut odwrotny, taki przekręcony, żeby nie było tam dziureczki. Możemy tak narzut robić na przykład. Możemy podnosić sobie tutaj, tak jak wcześniej robiliśmy. Tak też można. Przerobimy tak na przykład. Wtedy na pewno nie będzie żadnej dziureczki. Znowu robię 3. Raz, 2, 3. Najlepiej tak, żeby nabrać te oczka tyle, żeby nam dzieliło się na 3. Raz, 2, 3. Zaraz zobaczymy, ile tutaj mi wyjdzie. Mówię, tutaj już tak nieważne, czy będzie na jedną, czy na dwie oczka, w jedną, w drugą stronę. Tak, żeby tylko nabraliśmy troszeczkę więcej, żeby ta pięta naprawdę nie była taka naciągana. Tak, i jeszcze raz dodaję. Oj, ucieka. 2, 3. Dodajemy i dorabiam sobie tutaj do końca. Dodałam sobie te oczka, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26 mam, czyli jeszcze jedno by oczko dodało, to dodam tak, żeby było 27, to przedostatnie jeszcze jedno oczko takie damy. Jest dobrane. Czyli tą szkarpetę my odkładamy. Tą, gdzie dodawaliśmy oczka, my odwracamy i zaczynamy robić na drugiej stronie, na lewej stronie. Tutaj będziemy lewą stronę przerabiać, ale patrzcie, tutaj ta szkarpetka, którą my zaraz nie robimy, żeby nam nie zakręciło się nic, no, żeby nie zaplątała się nam włóczka, to ja sobie zakładam od tej szkarpetki włóczkę sobie do niej i zostawiam. A tu tą włóczką, która nam idzie, to przerabiam cały czas, bo będziemy obwrotowymi ścigami robić i wtedy nam ta włóczka nam po prostu zapląta się, będziemy rozplątywać. A tak jest, że ona sobie będzie razem ze szkarpetką i nam nie przeszkadza. Te znasz na drucie, ona nie jest taka za bardzo ciężka. Co robimy dalej? Dalej my obwrotowymi ścigami musimy dorobić do końca, czyli długość naszej pięty. Do tego, gdzie skończy się nam pięta, to tak my powinniśmy dorobić.
Tutaj pokażę Wam, jak można utrwalić tą piętę, dlatego że te skarpety, które zrobione ręcznie, nie wiem jak u Was, u mnie zawsze to tak przycierają się, robią się akurat na samej pięcie dziury. To teraz utrwalimy ją i jeszcze powiem tak, że jest ta pięta będzie, można ją zrobić tak, że po prostu obrotowymi tymi ścigami, no ale jak tam utrwalona, no to moim zdaniem jest lepsza. Jak ją utrwalić? Nie, już tutaj na lewej stronie będziemy utrwalać. Czyli pierwsza nam jak z jednej strony i z drugiej strony, tak jak obrotowymi ścigami robimy, to będziemy mieć jako od krawędzi oczko. I zaczynamy. Pierwsze oczko jako od krawędzi my sobie zdejmujemy. Następne oczko my przerabiamy. Lewe oczko to jest jak od krawędzi, pierwsze przerobione, a drugie oczko zostaje na naszej stronie i drugie oczko my po prostu przekładamy bez przerabiania. I tak robimy dalej. Pierwsze przerabiamy, drugie po prostu przekładamy, oczko nam zostaje na naszej stronie, żeby na prawej tam nic nie było. I tak idziemy. Pierwsze przerobiliśmy, a drugie zdejmujemy. Przerabiamy, zdejmujemy. I tak jedno robimy, drugie zdejmujemy. Robimy tak do końca ścieku. I ostatnie oczko od krawędzi po prostu zawsze przerabiamy na koniec. A na początku my go zdejmujemy i ono się nam tam bardziej nie liczy się. Prawa strona. Będziemy teraz robić odwrotnie. Pierwsze oczko my zdejmujemy i widzimy, że na lewej stronie my go to od krawędzi zdjęłyśmy, a pierwsze oczko widać, że jest, że było przerobione. Czyli my go po prostu zdejmujemy. I jak robicie tak, jak ja, przerabiacie sobie oczka, to ja go zdejmuję, jak wchodzę pod niego, jak od siebie w swoją stronę. Czyli za tył tak łapię. I tak zdejmuję. Wtedy jak na lewej stronie będę go przerabiała, to ono nie będzie przekręcone. A tutaj oczko było zdjęte, to ja go przerabiam jako prawe. Też jak robicie troszeczkę inaczej te oczka, to też patrzcie tak, żeby wam podobało się, jak wy ich przerabiacie. Dlatego jak tak jak ja, no to zdejmujemy tak, bo jak zdejmiemy go w inną stronę, to już będzie nam, jak przerobimy go na lewej stronie, to będzie nam przekręcony i nieładnie wygląda. Zawsze można spróbować. To już zależy od gustu też. I tak, znowu jedno my sobie zdejmujemy, jedno przerabiamy, drugie zdejmujemy i też widać, które było na lewej stronie przerobione, tylko zdejmuję, oczko mi zostaje ode mnie, czyli na lewej stronie ciągle. I sobie przerabiam. Jedno tak, drugie zdejmuję. Pamiętamy, że oczko musi być za naszej strony, czyli od naszej, czyli na lewej stronie, dlatego żeby na prawej, no tutaj nam nie było tej oczki widocznej, którą my sobie tam zdejmujemy. Dorabiamy tak do końca. No to od krawędzi ja przerabiam to oczko i odwracam się znowu na lewą stronę. Teraz te tak samo, wszystko dalej sobie robimy tak samo. Przerabiamy tą ilość ściegu, którą potrzebujemy na samą piętę, czyli do końca pięty. Musimy sobie tam wymierzyć. Możemy centymetrem wymierzyć, jeżeli dla siebie robicie, no to na nóżkę swoją też mierzymy i dorabiamy sobie do końca. Ja tak przerobię 16 ścieków gdzieś plus minus, ale na pewno powiem Wam, już to nie będę pokazywała na filmiku, na koniec ile przerobię, to powiem, ale to też zależy od stopy, od pięty, ile mamy tutaj samą piętę, każdy ma, jakby nie było, ktoś krótszą, ktoś dłuższą, to przerobimy ilość taką, żeby nam pasowało do naszej pięty do samego końca. I dalej ja pokażę, jak już zrobić tą piętę dalej.
No robimy tutaj sami. To robiłam. Ja tutaj akurat zrobiłam 16 ścieków, tak jak ja potrzebowałam. Też to już od tego, ile potrzebujecie, bo musicie sobie wymierzyć na swoją nogę, dla kogo robicie, żeby tutaj akurat był koniec pięty, tak żeby nie za długo było za piętą, lepiej tak styk w styk, żeby było akurat tu pięta się skończyła. Bo jak troszeczkę dłużej będzie, to tam troszkę będzie no, wielki ta szkarpetka. Także, żeby było równiutko, prościutko po krawędzi akurat. Jak pięta się skończy, jak stopę mamy, tak tutaj musi nam skończyć się. Teraz jestem, jak zrobiłam, to jestem na lewej stronie. Muszę przerobić jeszcze jeden ścieg, żeby być już na prawej stronie. I na prawej zaczniemy formować już tą naszą piętę. Ja sobie jeszcze jeden ścieg przerabiam tak samo. Jedno zdejmuję, jedno przerabiam, to będziemy tak do końca robić całą piętę tą. Od razu możemy sobie policzyć, ile mamy oczek, żeby nam się zgadzało, żeby dzieliło się na 3. Może być taki wypadek, że na przykład nie dzielony jest na 3, tak jak ja mam na przykład 27 oczek, a na przykład pomyliło się mi i ja nabrałam 26. Takie też może być. Wtedy, żeby nie dodawać to jedno oczko, żeby nie było to jakoś nieładnie wyglądało, to jak można to wyprawić? Możemy to zrobić tak, bo te oczka musimy podzielić na trzy kawałeczki, gdzie mamy jedno, drugie i trzecie. I teraz, kiedy ja, jeżeli bym miała, bo tak 27 dzieli się na 3, to będzie po 9 oczek, czyli po 9 3 części będę miała. A żeby miałam na przykład 26, to ja bym tak sobie zrobiła, że 9 oczek mam z jednej strony, 9 z drugiej strony, a po środku byłoby 8 oczek. Tak też może być. Najgłębniejsze, żeby tych od krawędzi dwie części były identyczne, ilość oczek była taka sama, jak z jednej strony, tak z drugiej. Zaczynamy robić na prawej stronie, tak żeby tam skończyło się na lewej i tutaj już by zaczęłyśmy na prawej stronie dalej przerabiać. Dlatego zaczynamy od prawej strony. Co będziemy robić? Tak jak ja mam tutaj już podzielone u Was też, podzieliliście, wiecie, że macie jakąś ilość oczek na trzy części. Tak jak u mnie to jest po 9 oczek. 9, 9, 9, wszystkich 27. Tutaj akurat nam będą liczyły się też te oczka od krawędzi, czyli od krawędzi oczko to jest pierwsze, następny ja zdejmuję, bo też będziemy tak samo, jedno zdejmujemy, jedno przerabiamy do samego końca, do tego jak skończymy tą piętę robić. I teraz mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Mam pierwszą część, 9 oczek. Robię drugą część. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jest 8 zrobione. I teraz patrzcie, mam nad lewym druciem 2, 4, 6, 8, 10, bo tutaj zrobiłam 8 i to jest to 9 oczko. Czyli to 9 oczko ja muszę przerobić razem z następnym oczkiem. Czyli 2 oczka przerabiam razem. Tak sobie odwracam, żeby było fajnie, położyło się mi jedno za drugim. I 2 oczka, czyli 9 oczko, ja przerabiam z następnym oczkiem. Zostaje mi na lewym drucie 2, 4, 6, 8 oczek, dlatego że ja tutaj przerobiłam dwa razy. Dalej ja nie robię, tylko odwracam się na lewą stronę i znowu liczę. Pierwsze oczko, dalej nie będziemy liczyć, ale na początku liczymy. I patrzymy od razu, bo jedno zdejmujemy, jedno przerabiamy. Pierwszy jest. Następny widać mi, że ja ją muszę zdjąć, bo było przerobione. Dwa. Tu mam przerobić. Trzy. Zdejmuję. Cztery. Przerabiam. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. I znowu mam 9 oczko,
który muszę przerobić z następnym oczkiem dwa razy. Czyli dwa razy lewym oczkiem ja przerabiam. I znowu mi na lewym drucie zostaje 2, 4, 6, 8. Tak jak z tej strony zostało, bo ja przerobiłam po dwa oczka. Odwracam się znowu. Znowu przerabiam 8 oczek, a 9 będę przerabiała razem. Już tutaj widać, gdzie ono jest. Znowu pierwsze oczko zdejmujemy, też patrzymy tak, żeby nam szło jedno zdjęte, jedno przerobione. 3, 4, 5, 6, 7, 8 i mam 9 oczko, które muszę przerobić razem z oczkiem. Patrzę, żeby mi też położyło się ono fajnie, żeby nie było przykręcone, chyba tak zostawię go. I teraz dwa oczka przerabiam, czyli 9 oczko z tym oczkiem z lewej strony przerabiam dwa razy. Nie wszedł, tak ja go przykręcę i przerobimy dwa razy. Podciągamy tak, żeby było ładnie. Też tutaj patrzę, żeby mi nie było przykręcone, dlatego kręcę jedną w drugą stronę, próbuję, ale żeby było nie przykręcone, byłoby fajnie. Znowu odwracamy się na lewą stronę. Pierwsze oczko jak od krawędzi, ale ono nam się liczy, pamiętamy. My zdejmujemy, a dalej patrzę, które muszę zdjąć, a które muszę przerobić. I dorabiamy do 9 też oczka. Ono nam już tutaj bardzo fajnie widoczne, od niego widać, że ono jest za szeroko tutaj. I te dwa oczka razem, 9 z oczkiem od lewej strony. Za każdym razem, jak przerabiamy, to będziemy mieć o jedno oczko mniej z tych od krawędzi oczek. I znowu idziemy w drugą stronę. Cały czas my przerabiamy tylko 9 oczek, czyli 8 przerabiamy, a 9 oczko my robimy dwa razy. Tak jest. Ja to muszę odwrócić, bo on tutaj leży mi niedobrze. O. I to bym też odwróciłam. I teraz można dwa razy przerobić. Tak podciągam sobie. Żeby tutaj nie było tak więcej tych dziurek. I robimy odwrotnie. Dorabiamy tak, dopóki nie będziemy mieć tutaj wszystkie przerobione oczka. Z jednej i z drugiej strony. Tego sobie robimy. Tych 9, czy tam ilość oczek średnią, którą mamy po środku, to sobie przerabiamy i za każdym razem dwa oczka my przerobimy razem. Tak jest, podciągamy troszeczkę i odwracamy się. To nie jest trudne, tutaj bardziej to trzeba tylko zapamiętać, zobaczyć, zrozumieć bardziej, jak to robi się. No tutaj będzie jakieś troszeczkę dziureczka, ale jak podciągam, to już mi się ona schowa. No, odwracam się. I dwa razy. Odkręcam tak, żeby mówię, tutaj było prosto szło, żeby nie było przykręconego nic. Dlatego kręcę tymi oczkami ostatnimi. I znowu odwracam się. Za każdym razem mi zmniejszają się te od krawędzi. Już mam z jednej strony 4. Zaraz jak dorobię lewe oczko, to będę miała też 4. I tak dorobiam, dopóki nam się nie skończą te oczka od krawędzi. Po
pośrodku nam zostanie tylko 9 tych oczek, czy ta ilość oczek, którą przerabiamy po środku, bo to w każdego będzie swoje. To też zależy dużo od wloczki, którą przerabiamy, jak przerabiamy, na jaki rozmiar robimy. Dlatego tutaj nie martwimy się, tylko to jest jako taka próbka nam, z mojej strony, że pokazuję Wam, jak to robić, ale sama ilość oczek to może różnić się każdego. Pamiętamy, że jedno przerabiamy, drugie zdejmujemy, żeby utrwalić tą piętę. Te od krawędzi tutaj, jak skończamy i zaczynamy, też ich troszeczkę podciągamy, będzie bardzo ładnie wyglądało. Te pośrodku to tak luźniej, no ale od krawędzi to trzeba podciągać ich. I dwa razy. Nam zmniejszają się oczka i za każdym razem zmniejsza się i w końcu mi zostaną tylko 9 oczek, tak jak ja sobie zostawiłam po środku, że było u mnie po 9 oczek, to tak mi zostanie z 27, tak jak miałam, to będę miała na koniec tylko 9 oczek. Wy tak samo, ilość oczek, którą zostawiliście po środku, na przykład tam było po 30, to 10 oczek, to zostanie z 30 tylko 10 oczek na samych drutach. Bo to, że przerabiamy na koniec po 2 oczka razy. Ja prawie już skończę zaraz. Tutaj już mi zostało po jednym oczku do przerabiania. Ja mam jedno, które już zamykam razem. I już lewy drut u mnie został bez oczek. Jeszcze odwracam się na lewą stronę i też przerobię te do końca tutaj. Cały czas ja przerabiam tak, że jedno zdejmuję, jedno przerabiam. I zamykam. I teraz z tego wszystkiego już pięta jest zrobiona. No to ona tak wygląda. I tak mi tutaj troszkę przeszkadza Wam pokazać ten drugi, druga szkarpetka. O, teraz już niby widać. To zaraz tak wygląda. Tutaj mamy akurat piętę jest. Już my poszliśmy w bok, czyli zamknęliśmy piętę. I co robimy dalej? My jesteśmy na prawej stronie, tak? Skończone jest, już jesteśmy od prawej strony. I dalej ja dalej przerabiam tak samo. Czyli jeszcze przerabiam, że jedno zdejmuję, jedno przerabiam. Od dochodu. My do końca tutaj to zdejmujemy. Jest od krawędzi zdjęty. I teraz nam trzeba podjąć, tak jak widzimy tutaj, każde oczko jest zrobione, tak? I to każde oczko nam trzeba podnieść do góry i zrobić oczko. Czyli tak jak widzimy tutaj, to było zamknięte, ja go zostawiam, ale następnie. Ale może też przerobimy, zaraz zobaczymy. Czyli odwrotnie go weźmiemy. Czyli tak jak ja tutaj go podnosimy za 2. O, podniosłam go za 2 i odwrotnie przerabiamy go prawym oczkiem, żeby nie było dziury. Znowu podnoszę 2 następne i tu już możemy brać w oczko. Podnosimy.
To jest drugi podniesiony, tutaj już trzecie będzie. I w oczku przerabiamy. Później one schowają się nam, albo możemy spróbować jeszcze zaraz, jajko wypuszczę i spróbujemy ich odwrotnie. Zaraz zobaczę, jak ono będzie wyglądało. Chociaż też może być, jak weźmiemy, też może być odwrotnie. Wtedy na pewno już tam nie będzie nic widać, dziurek żadnych. I tak w każde oczko tutaj, które było, my musimy ich podnieść. Ja ich podnoszę zawsze przez dwa, czyli za dwie wloczki, za całe to oczko. Od następnych widać bardzo fajnie. Jak wchodzimy, tutaj od krawędzi ta. Dlatego my robiłyśmy od krawędzi oczka tak fajnie, żeby nam było widać to, jak tutaj my ich podnosimy. I możecie, to już też zależeć od gustu, możecie przerabiać ich prosto, po prostu wchodzić prosto w oczko. Można tak, jak ja robię, odwrotnie. Wtedy nie będzie, nie będzie na pewno dziureczki. O, tak. Chociaż jak prosto wejdziemy i to też zależy, jak przerabiamy, jeżeli za ciasno tam bierzemy oczko, no to też tej dziureczki nie będzie. Także to te możemy nie martwić się. Wchodzimy i przerabiamy. I to już ja mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem podnięte. Dalej mam osiem. Podnosimy każdą sobie. Oczko każde. 8. Tak, tutaj mam zrobić. Tak, tak. 9. Jest trochę tak za ciasno, ale to nic takiego, bo później będzie dobrze. 9, 10. Tak sobie taka, o tutaj już dochodzimy do końca, 10 podniosłam i tu patrzcie, tu jest tak, że jak złożymy razem, to to oczko powinno schować się, bo tutaj już było naciągnięte między oczkami wloczko. Czyli to ja sobie zostawię i teraz jak podnieśliśmy drugą stronę, tak, tutaj tą pierwszą stronę, a druga jeszcze nam tu została, to my przechodzimy dalej, tu już sobie zdejmę i przechodzimy dalej do naszego następnego, do naszej następnej szkarpetki, przepraszam, bo zamyśliłam się, o. Czyli tutaj tak zostawiamy, przerabiamy to samo wszystko z drugą szkarpetką, czyli robimy tą piętę tak jak robiliśmy i podnosimy też oczka z drugiej strony, kiedy zrobimy szkarpetki. Czyli to, co pokazywałam Wam na tym filmiku, to wszystko powtarzamy tak samo. Wszystkie te oczka, wszystko, wszystko, wszystko tak jak było na drugiej szkarpetce. To już robicie to samo na drugiej szkarpetce i spotkamy się, kiedy będziemy już na drugiej szkarpetce. Skończone będzie to ostatnie oczko podniesione. To trochę potrwa, ale na filmiku to będzie bardzo szybko zrobione. No to do zobaczenia wkrótce. No i drugą skarpetkę tak samo zrobiłam piętę. Czyli tutaj mamy akurat zrobione piętę. Podbierane jest oczko. Odwracam. To jest pierwsza skarpetka, dlatego że najpierw drugą robiłyśmy, później pierwszą. I teraz zaczynam robić przód skarpetki. Ja po prostu przerabiam sobie oczka tak jak mi idą. Kto ma tutaj na przykład jakiś wzór, to przerabiamy po wzoru. Po prostu robimy tak jak leżą nam oczka. Dochodzimy do drugiej strony. Na drugiej stronie, od drugiej strony pięty, będziemy też podbierać oczka i musimy taką samą ilość nabrać oczek, jak nabierałyśmy z pierwszej strony. Tak, jestem tu. O, tutaj musimy też podebrać sobie oczka, tak jak robiliśmy z tej strony.
Czyli tutaj sobie liczymy ilość oczek, bo to zależy też od tego, ile mieliśmy napięcie oczek, ile zamknęliśmy, dlatego tutaj będziemy mieć każdy swoją ilość. Liczymy. I od drugiej strony zaczynamy tak samo podbierać. Tu widzę, że tu wchodzi mi akurat, bo jest rozciągnięty, tak, to nic takiego. Tylko wchodzę sobie w następną. Podbieram ją. I tak samo przekręcone mi sobie oczka nabieram. Tutaj już mi schowa się, nie będzie widoczne. I tak po kolei nabieram taką samą ilość, jak było to. Ja miałam tam podbieranych 10, czyli tutaj też muszę mieć 10. U was będzie swoje też ilość oczek, którą nabieraliśmy. Także nabieramy tak samo, żeby było identycznie. 5, 6. Też tak za podwójną ścianki biorę. Uważajcie, żeby nic tam nie przepuścić, tak jak widać, gdzie jest, o, tutaj jest taki, jak widać, gdzie oczko i za nim następne, to musimy tak ich też uważać, żeby nie zgubić. Jest 10, tak, tu nabrałam, też widać, gdzie nabrane, bo jest za podwójne, a tam, gdzie przerabiałyśmy, to jest pojedyncze. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jest 10. I przechodzimy. Tu już skończyłam. Przechodzimy do drugiej skarpetki. I tak samo przerabiamy najpierw przód. Najgłębniejszy nie pomylić też włóczkę. Pamiętamy, że każda skarpetka ma swoją włóczkę. Przerabiamy tutaj najpierw przód, idziemy, później też dobieramy oczko i też musimy nabrać taką samą ilość, jak nabieraliśmy tam na pierwszy. Tutaj już mogę dobierać. Czyli poprawiam tak, żeby mi było lepiej. I znowu patrzę, gdzie był początek. Wchodzi tutaj włóczka. Widać, że jest taki. Tutaj ten włóczka wchodzi nam w oczko, to na następnym oczku ja zaczynam nabierać oczko, też odwrotnie robię. Każde oczko podwójnie nabieram. 8. Jest 9.
dziewięciu. I to tutaj najdłuższy. Złapiemy go też, bo no nam wtedy, jak nie złapiemy go, to będzie dziurka. 10. Przerabiamy teraz, już tutaj mamy sama pięta nam. Pięty już robimy po prostu wszystkie oczka, przerabiamy jako prawy, już tutaj nic nie zdejmujemy, a po prostu przerabiamy już wszystko. Tu poszły te, które nabierałam, też robię ich. Tak. Jest, przechodzę do następnego. Do następnej skarpetki. I też pięty przerabiamy, tylko patrzymy, żeby też tam nie zgubić, która włóczka od którego jest u nas, od której skarpetki. I wtedy już przerabiamy sobie tą też piętę. Też tutaj nic tak. Tutaj, gdzie mamy dobrany tę włóczkę, gdzie ten, to troszeczkę podciągamy, żeby nie było tam za luźno, żeby później dziura nie zrobiła się. I przerabiamy wszystko sobie po kolei. Tu też mam dobrane. I też ich przerabiamy. Jest druga skarpetka zrobiona. Odwracamy się na początek, na przód. Teraz będziemy znowu robić dalej. I tu mamy tak, pierwsza skarpetka, druga skarpetka. Będziemy robić teraz do góry. Ja bym jeszcze zrobiła jeszcze dwa takich, dwa ścigi na okrągło z tymi, tą ilością oczek, ile teraz mamy, i później po prostu zabierzemy tych oczek, ile dodaliśmy na samych tutaj piętach, gdzie na początku dodawaliśmy. U mnie tutaj było dodane 7 oczek, no to ja na 7 skrócę. Jeżeli mieliście więcej oczek, na przykład na tą ilość, ile mieliśmy, na tą ilość będziemy musieli skrócić po prostu ilość naszą oczek. Teraz przerabiamy sobie po kolei też osobno jedną i drugą skarpetkę. Jeszcze dwa ścigi robimy. I dalej pokażę, co robimy dalej. Co, jak będziemy, że zmniejszymy te nasze oczko. Tutaj dorobiłam jeszcze dwa ścigi. Tak jak mówiłam, wszystkich ścigów mamy zrobionych 3. Pierwszy my zrobiłyśmy razem, no tu bardzo fajnie widać. I dwa sami zrobiliśmy. I dalej będziemy zmniejszać sobie oczko. Tak jak ja miałam tam dodane, jak mówiłam, 7, to ja tak sobie pomyślałam i będę zmniejszała tylko 6. Jedno oczko zostawię, a zmniejszę tak, żeby było parzyste zmniejszenie, czyli z jednej i z drugiej strony szkarpetki będą zmniejszone. Tylko 3. Dlatego tylko zmniejszę na 6 oczek. I teraz przód przerabiamy też tak samo, jak nam idą oczko. I dochodzimy do tej strony, gdzie dodawaliśmy oczko. I też tutaj miałam dodane, jak mówiłam, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Czyli ja sobie, tak jak u was też, ilość tutaj dodanych oczek. I tak plus minus na połowie będziemy zmniejszać. Dochodzimy, tak jak ja mam 10, to 5, 6 ja będę zmniejszała. Raz, 2, 3, 4. 2, 4, 6. Tu jeszcze. I tak. 3, 4. Tak, 5, 6 ja będę zmniejszała tak, żeby odwrócono było w lewą stronę. Czyli najpierw pierwsze wchodzę, później w drugie i przerabiam ich dwa razy. I jest tak, że odwrócono
one w lewą stronę. Dorabiam do końca i przechodzę do następnej skarpetki. Biorę drugą włóczkę, tak żeby nam tutaj nie pomieszało się. I tak samo przerabiam najpierw przód. Wszystko tak jak tam. Tak jak i do oczka, tak robimy. Dochodzimy, musimy dojść tam do tych, gdzie dodawaliśmy oczko. Tak, jeszcze tu. Już. Wracam i tu mam dodanych tych też oczka. I na tym drugiej skarpetce my tutaj będziemy zmniejszać tak, żeby odwrócono było w prawo. 2, 3, 4. I tu muszę tych dwa, tam było w lewo, a tu dwa w prawo na drugiej skarpetce. Dlatego ja odwracam i wchodzę najpierw w drugie oczko, później w pierwsze i przerabiam dwa oczka razem, od, widać, tak? I one teraz odwrócone jest w prawo. Czyli tak odlustrzane. I idziemy do drugiej strony. Tu u nas wszystko idzie tak, jak leżą nam oczka. Tak. Dochodzę, doszłam tutaj znowu. 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, tak. Teraz robię 2, 3, 4, czyli dochodzę sobie do połowy i tam z tej strony zrobiłyśmy dopiero odwrócony w prawo. Tutaj robimy odwrócony w lewo, dlatego sobie odwracam ich i wchodzę tak. Najpierw pierwsze oczko, później w drugie oczko. Przerabiam ich dwa razy. Dorabiam do końca. Tak. Następna skarpetka też. Tu, gdzie pięta, my przerabiamy tak, jak idą oczka. Tak, mam te, które dodane. Przerabiam do połowy. I tu odwrócone muszą być w prawo. Tak, one mi tutaj leżą. Niby fajnie, że tak widzę. I wchodzimy najpierw w drugie oczko, później w pierwsze. I odwracamy w prawą stronę. Dorabiamy do końca. I to jest zmniejszone po jednym oczku. Czyli na jednej skarpetce już po dwa oczka zmniejszone z jednej strony i z drugiej. I idziemy następny. Jakiś tutaj. Następny ściek. Znowu dochodzimy. Przód robimy bez. Tak jak idą oczka. Tak jak leżą, tak robimy. I znowu będziemy dojdziemy do tej strony, gdzie mamy zmniejszać. Jest. Tu widać, gdzie było zmniejszone. Dochodzimy tam. No ja bym chyba wzięła tak, to odwracam, a chociaż nie odwracam, tylko tak jak jest. Tutaj to oczko, które było razem, to ja teraz muszę, bo tutaj było odwrócone w lewo, odwracamy w prawo.
To jest tak. Czyli weszliśmy w drugie, później w pierwszy. Odwracamy ich w prawo. I przerabiamy dalej. Też jeżeli może Wam nie spodoba się tak, to możecie po swojemu też zmniejszać. Mi się wydaje, że tak będzie fajnie i później no jakoś będzie trochę lepiej wyglądało. Przechodzimy do drugiej skarpety. Też tutaj te oczka z przodu przerabiamy tak jak leżą nam i dochodzimy tam do tej strony, gdzie zmniejszaliśmy oczko. Pamiętamy, że tam zmniejszałyśmy, odwrócone były w prawo, teraz musimy odwrócić ich w lewo. Raz w prawo idzie, raz w lewo. Idę na tą stronę i teraz muszę tu je zmniejszałam, czyli do tego oczka ja muszę dojść. Raz, dwa i tak. Patrz, jest tu jeszcze jedno i o to oczko jest. Widać go bardzo fajnie. Teraz tych dwa oczka ja sobie odwrócę i ich zrobię tak, żeby było odwrócone w lewo. Czyli najpierw pierwsze wchodzę, później w drugie. Jest odwrócone w lewo. Idziemy dalej. To jest druga strona już. Dochodzimy tutaj do tego oczka. Ono było odwrócone w lewo. I teraz my odwracamy ich w prawo. Wchodzimy najpierw w drugie, później w pierwsze. Jest odwrócony, jest w prawo. Idziemy dalej. Tak. Następna skarpetka. Pięty przerabiamy. Tu już pomylić się nie możemy, bo widać jak nam oczka leży, tak my ich będziemy robić, tylko musimy dojść tutaj. On był odwrócony w prawo, to będziemy odwracać go w lewo. Czyli dochodzimy do niego, przekręcamy. I robimy odwrócony w lewo, czyli najpierw pierwsze, później drugie oczko. Przerabiamy. Przy tym, jak zaczniemy robić dalej, bym chciała podziękować wszystkim, kto subskrybuje mój kanał, kto mi stawia lajki, pisze komentarze. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Jeszcze poproszę o wspieranie kanału. Jest taki przycisk pod filmikami. Na moim kanale jest przycisk wspieranie kanału. To jest minimalnie 5 zł. Czyli w tych czasach to nie jest takie wielkie, ale dla mnie to bardziej inspirujące, bo naprawdę tracę dużo czasu na pomysły, na nagranie filmików. I jeżeli nie jest tak trudno, to ja bym poprosiła jeszcze o wspieranie mojego kanału. Z góry bardzo dziękuję wszystkim, naprawdę jesteście wspaniałe, że jesteście ze mną, bardzo się cieszę temu, naprawdę jest super, ja bardzo jeszcze raz dziękuję. No i robimy dalej, będziemy robić wysokość już skarpetki. Wysokość sama zależy od nas, tylko jak chcemy długie skarpetki, żeby były, czy na przykład krótkie, to już tak jak je chcemy, tak możemy zrobić. Też można wykończenie zrobić ściągaczem i ten ściągacz może być prosty, 1:1 na przykład, albo na przykład nietypowy, jakiś taki wymyślony ten ściągacz. Też dużo ściągaczów ładnych mamy na naszym kanale, zapraszam do obejrzenia. Ja będę robiła akurat, bo lubię taki na skarpetkach, żeby był ściągacz 3x3, czyli 3 prawe, 3 lewe oczka. I tak jak sobie policzyłam, to mam na jedno oczko za dużo. Czyli nie dzieli się mi na 3,
Jedno oczko mi trzeba zabrać. Ja będę zabierała go tutaj, gdzie mam prawe oczka i lewe, czyli to jedno prawe, jedno lewe. Ja sobie przerobię ich razem. Jeżeli policzyliście i chcecie taki zrobić, też ściągać jak u mnie, i wam na przykład nie będzie, no trzeba jeszcze jedno oczko dodać. Też byłoby fajnie tutaj jego dodawać, dlatego że później albo no to bardziej będzie widoczne, a akurat gdzie przechodzimy z prawych na lewe, jeżeli robicie tak samo jak ja skarpetki, to tam nie będzie widoczne. No i teraz sobie po prostu przerabiam. Przerabiam trzy prawe, trzy lewe, tylko dojdę do tego kawałeczka, gdzie ja sobie jeszcze pokażę wam, jeżeli trzeba pozbierać razem. O, tutaj dwa razy muszę przerobić, to ja ich odwrócę i przerobię ich, bo mam tak chwilkę, trzy lewe, trzy prawe zrobione, dalej mam trzy, jedno lewe i tutaj muszę mieć też lewe oczko. To ja sobie takich wejdę z tyłu, najpierw drugie oczko, od jak wejdę, to najpierw drugie, później w pierwsze z tyłu i przerobię ich lewym oczkiem. Wtedy to lewe schowało się mi za prawe i wyszło jak jedno lewe oczko. Jeszcze raz, jeżeli chcecie dodać oczko, to można przerobić lewym i tu wyjąć i znowu zrobić na przykład lewe oczko. Też to tutaj nie będzie za bardzo widoczne, bo później ono przejdzie i będzie dobrze. Albo jeszcze można na przykład to lewe, później tu wyjąć, czyli z lewego oczka podnieść i też przerobić jako lewy i następny tam będzie prawy albo lewy. Można wziąć go, spróbować z tyłu. To wtedy jeszcze bardziej, jeżeli to lewe na przykład, to go przekręconym robimy. I też wtedy w ogóle go nie będzie widoczny, bo jak na przykład mam trzy lewe i tu muszę zrobić prawe, no to już fajnie wygląda i nic nie widać, że dodane było oczko. Czyli tutaj zależy, najlepiej to byłoby z tyłu zaczepić za jedną, niby jak jedną półówkę oczka i z niego przekręcony zrobić lewe oczko lub prawe. To już tam zależy, jakie musicie mieć. Tak jak ja muszę jego przerobić tutaj dwa razy, no to tak jak mówię, ja sobie zabieram na lewą stronę, bo to będzie lewe oczko. Wchodzę pod nich i przerabiam jego lewym. No to ono mi schowało się, już nie będzie widoczne, bo dalej jak ja przerobię następne lewe oczko, i sobie dalej pójdzie, już nie będzie widoczne, że tutaj było jeszcze jakoś schowane oczko jedno. No i tutaj dalej sobie przerabiam trzy prawe, trzy lewe. Tak, trzy lewe. I będę robiła wszystko tak samo na wysokość, jaką bym chciała. Nie wiem, będę próbowała, zobaczę ile zrobię. Na koniec powiem, ile ścieków ja na przykład zrobiłam. Bo jeszcze nie wiem, tak sobie myślę, że 10-12 ścieków na takie krótkie skarpety mi by wystarczyło, ale mówię, muszę sobie zrobić, wymierzyć, zobaczyć, no i wtedy na koniec już powiem. Na następnej skarpetce ja też tak samo zrobię w tej stronie, czyli przerobię tych dwa razem, żeby były te skarpetki identyczne. Chociaż nie tutaj na przykład, a będę robiła z tej strony, bo jak to będzie na przykład skarpetka mi będzie z jednej strony, to tak samo z drugiej strony. Tutaj przerobię lustrzanie. Tutaj dwa razy zrobię. Nie tu, tylko tutaj. I wtedy będzie tak samo wszystko wyglądało. Jedna i druga skarpetka. Tak samo. Czyli dalej myślę, że już robimy samie. I spotykamy się tam, gdzie będziemy już zamykać oczka. Zrobiłam tutaj 12 ścieków i dlatego, żeby już zamknąć oczka, ja zrobię taką podwójną ten ściągacz. Dlatego ja sobie tutaj następny ścieg przerobię wszystko lewe oczka. Już zaraz chwilkę, bo mi tu zaplątałoś troszeczkę w oczka. Tak, jest. No i jeden ścieg przerabiam
wszystko na lewo. Po prostu lewe oczko. Przerabiamy ten jeden ściek, same lewe oczka na jednej stronie, na jednej skarpetce i na drugiej skarpetce. Jest ten ściek na lewe oczka zrobiony i dalej muszę zrobić znowu, tak jak miałam tutaj 12 ściegów ściągacza, to tu też jeszcze muszę zrobić jeszcze raz 12 ściegów, ale teraz odwrotnie, gdzie miałam 3 prawe oczka, to ja zrobię 3 lewe. A tu, gdzie miałam 3 lewe, robię 3 prawe. Odwrotnie robię. Czyli miałam 3 prawe, robię 3 lewe. Tu mam 3 lewe, robię 3 prawe. Odwrotnie wychodzi mi. I teraz przerabiam tak samo te odwrotne ścięgi, czyli tak jak tutaj jeszcze 12 ściegów. 3 prawe, 3 lewe i tak 12 ściegów robimy. Jest zrobione już 12 ściegów. I teraz po kolei będziemy zamykać. Ja będę zamykała oczka iglą, czyli ja sobie tak odwracam. Tak sobie chociażby połowę odwracam, ale żeby widzieć już, gdzie zaczęło się mi tutaj ściągać. I teraz biorę tą włóczkę, która jest od tej skarpetki, którą chcę zamykać i sobie tak nakręcam na nią. Tak 3 razy na przykład, żeby było luźno i to już mogę odciąć. Wycinamy sobie tak 3 razy, luźno nakręcamy sobie, tak żeby tego nam wystarczy. Dalej mam taką iglę, no to można jaką macie. Nie musi być taka plastikowa, może być różna. Wkładam w nią. I teraz będziemy zbierać. I to mam, gdzie tutaj początek był. Sobie patrzę, tak wkładam razem. I mam tak 3 lewe oczka. Czyli to jest tak. Tutaj mam 3 lewe, tu mam 3. Tak zaraz, żeby mi tutaj nie nakręcało się. I wchodzimy tak. Oczko zdejmujemy. I wchodzimy, gdzie było lewe oczko pierwsze. Ich widać, bo tu zaczynałyśmy i jest to pierwszy ściek. I sobie zbieramy. Jedno jest. Znowu wchodzimy w oczko. Tak czy tak, to już nieważne. Lepiej tak, żeby nie były przekręcone te oczka. Ich widać, żeby... Ale jak tak, no lepiej, żeby było na prosto. Ściągamy, oczko zdejmujemy i sobie zbieramy. Pociągam. Znowu wchodzę w oczko. Jest tak lepiej. I patrzę, gdzie je mam. Dalej mam 3 prawe. Tak samo wchodzę w oczko. I podbieram sobie znowu oczko i tutaj, gdzie mieliśmy jako prawe oczko, czyli pierwszy ten ściek, jego zbieramy. Możemy też za dwa złapać, można za jedno, tylko żeby to pasowało jedno do drugiego. Czyli jeżeli to jest prawe, trzecie na przykład, jak u mnie idzie, no to ja łapię to trzecie oczko i
prawym, tak samo. No i żeby tutaj było tak po tym samym ściegu iść. Za bardzo też nie zaciągam, żeby to później nie przeszkadzało. I tak po kolei. Oczko i tutaj mam oczko. Czyli ich widać. Raz, dwa, trzy idzie. To wtedy pierwszy łapie. Znowu tu biorę z druta oczko. I tutaj działam drugie łapie. Bo to jest tak. I sobie jedno. I tu. I tak po kolei. Już pokazywałam to dokładniej, jak robi się na kanale. Jest taki filmik, jak zamknąć oczka iglą. To zapraszam do obejrzenia, jeżeli coś będzie tu na przykład nie widać. Na pewno tej włoczki wystarczy, którą my sobie tutaj odłożyliśmy. I na spokojnie tak każde oczko sobie zbieramy. No i tu znaczy następne łapie. No i tu zostaje jeszcze do końca pułowe skarpetki. Tak. Jeszcze to oczko. Tak. Jest zamknięte, tak? Połowa skarpetki już jest zamknięta. Druga połowa jeszcze u mnie na drucie zostaje. Widać, tak? Teraz ja biorę tak samo drugą skarpetkę. Czyli tutaj już mam. Jest już otwarta, bo tutaj wszystko zamknięte jest. Tak? Zostaje mi ta włoczka na razie. A ja biorę następną włoczkę. Tak samo sobie nakręcam raz, dwa, gdzieś tak trzy. Tak, żeby luźno było. Żeby więcej można tej włóczki sobie zostawić, aby nie było mało. Odcinamy. Tu sobie tego wyjmuję. Tu tak samo. Sobie zakręcam tak. Na lewą stronę, więcej, żeby było dobrze widać, biorę włóczkę. Na igłę. No i znowu zaczynam. Najpierw patrzę, gdzie ja powinnam tu być, żeby nie było tak przekręcenia za bardzo. Czyli nie było tak, no powinno być tak, że jak mamy tutaj. Dlatego robiłyśmy po 12 oczkach, zrobiłyśmy lewy ścieg i odwrotnie robiłyśmy, że jak kiedy składamy, to składa się lewy w lewy, prawy w prawy. No i znowu zaczynamy tak, żeby mi tu na nie. O, wchodzę. Tak samo robimy. Wchodzimy w oczko i łapiemy pierwsze oczko. To jest pierwsze, tak. I znowu w oczko. Drugie oczko. Znaczy tutaj w tym pierwszym ściegu. Nie, to nie to. Już to też trzeba dobrze tu popatrzeć, bo można nie złapać to oczko, które powinno być. Jeszcze raz. Na tutaj już na włóczce ja mam oczko zaczepione i tu muszę złapać to pierwsze oczko. No dobrze, to było dobrze. Czyli to pierwsze takie, jak ja miałam go. Dobrze, przepraszam, tutaj coś źle mi widać. Raz, dwa, drugie oczko tak samo. Czyli po kolei sobie znowu tak samo łapię. Też można tak odliczyć sobie, czyli od tego, gdzie mieliśmy ten jeden ścieg, to 12 oczek jedno, czyli tak na 12 ściegu powinniśmy już zbierać. Chociaż mówię, tutaj ich widać,
Jak coś, to można i policzyć sobie. Zobaczyć na pewno, który musimy łapać. No i robimy tak sobie tutaj. Wszystkie oczka zbieramy po kolei. Też tutaj już dochodzę do końca. Bo ta połowa drugiej skarpetki zamknięta. I od razu możemy zamykać tą drugą w połowę tej samej skarpetki, tak? Bo już możemy ją zamykać. Tutaj już nam idzie dalej. Czyli tak samo przedłużamy z tą skarpetką, sobie zamykamy oczko dalej. U mnie tak wychodzi, że jak prawe oczko, to ja to jak widać już nabieram na igłę odwrotnie, a jak idzie to lewe oczko, to prosto wchodzę w niego i sobie po prostu ciągnę. Wtedy ono jest proste, bez przekręcenia. O, biorę po prostu sobie i nie tam tutaj wkładam. A jak mam to prawe oczko, ono jest u mnie odwrotnie, no to ja wchodzę jak ze środka do niego. Po kolei każde oczko tak zamykamy. Nie musicie też zamykać tak, jak jest tutaj, jak ja wam pokazuję. Można i swoim sposobem zamykać. Mi to na przykład akurat w tych skarpetkach bo chciało się tak zamknąć oczko i chciałam tak pokazać wam, że tak też można. I wtedy to podwójnie, już zaraz jak dojdziemy do końca, dojdę tutaj, zamknę, jeszcze mam 6 oczek do zamknięcia i pokażę wam, jak to wygląda, bo już ta skarpetka będzie zamknięta i zostanie mi jeszcze połowa tej pierwszej skarpetki zamknąć. Ojej. Tak. I trzecie, ostatnie oczko w skarpetce. Oczka mi została, ale tak jak ja mówiłam, ja sobie więcej lepiej ją wezmę. Tutaj po prostu sobie mogę załapać to dalej, które było jako pierwsze oczko, tak? Wchodzę w niego jeszcze tak podciągam. Wtedy można tutaj już zamknąć jeszcze raz. O. I teraz można po prostu schować będzie. Samo włóczki można obciąć też. No i można tutaj do środka schować. Już nie będzie jej widać. Po prostu ściągamy tak. Chowamy. No i teraz już to jest zamknięte. I kiedy będziemy ubierać, tylko tak chwilę schowam, to nam tutaj nie będzie ściągało tak na nożce, tak? I będzie sobie taki
ściągaczek. On jeszcze jak porozprawiamy go, to on będzie tak ładniejszy. Bo zaraz może trochę nie tak wygląda, chociaż też na kamerze to nie tak wygląda, jak w rzeczywistości jest. No i taki jest podwójny tutaj akurat na nóżce, a dalej idzie pojedynczy. I mamy tutaj pogrubioną tą piętę. Dalej do końca jeszcze zamknie się tutaj nam druga połowa. Tak samo. I będzie też zrobiona druga skarpetka. No i mówię, ja zrobiłam na krótkie tutaj nogawice. Jeżeli chcecie dłuższą, można dłuższe. To jest tutaj pogrubiony, to mówię, jest cieplutkie, fajny. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Jeżeli coś, to bardzo przepraszam. Czekam na Wasze komentarze. Proszę postawić paluszek do góry. Zasubskrybować kanał, jeżeli nie subskrybujesz. I do zobaczenia wkrótce.